95. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według kalendarza greckiego, w roku 752 od założenia miasta Rzymu, w roku 42 panowania Oktawiana Augusta Cezara Rzymskiego, gdy w całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. Był on poczęty z Ducha Świętego i po upływie 9 miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny. Święcimy narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej pasterce
dniu, w którym celebrujemy wielką miłość Boga do każdego z nas, a która objawiła się w małym dzieciątku. Cieszę się bardzo Waszą obecnością, cieszę się również transmisją. Ten fakt Bożego Narodzenia poprzez transmisję dociera do większej rzeszy uczestników. Było bardzo sporo odsłon przed pasterką, także mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy są chorzy, cierpiący, którzy dzisiaj nie mogą uczestniczyć, łączą się z nami modlitewnie. Na początku tej jakże uroczystej mszy świętej uznajmy naszą słabość i grzeszność, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tych świętych misteriach, które sprawuje za parafian dla żyjących o łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, dla zmarłych o łaskę nieba. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnice wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krajów mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość i zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemiężcy
jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn jego został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością i odtąd na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Wzywam i Twoje. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym
owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Pan Wojciech Amaro napisał w kontekście świąt bardzo ciekawego do mnie SMS-a, mianowicie napisał mniej więcej tego typu słowa. Święta zupełnie inne, ale nie oznacza, że dalekie od Boga. Święta pełne cierpienia, ale bliskie tego miejsca, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Rzeczywiście, bracia i siostry, gromadzimy się na tej uroczystej mszy świętej, na pasterce, by dotknąć tej rzeczywistości, która związana jest z obecnością Pana Boga. Rzeczywiście inne święta. Popatrzmy chociażby na celebrację naszych wigilii, popatrzmy na całą tą otoczkę, która związana jest ze świętami. Inne, ale czy dalekie od Boga? Pewnie nie. Bo przecież ten znak, o którym mówi dzisiejsza perykopa ewangeliczna, znak małego dziecięcia, pozostaje znakiem bardzo wymownym. Chrystus przychodzi do naszych domów po raz kolejny, nawet w tak trudnej sytuacji, by przypomnieć nam wszystkim, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani. Problem bardziej polega na tym, czy my przyjmujemy to Jego zaproszenie. Problem bardziej polega na tym, czy ten znak jest przez nas właściwie odczytany. Fenomen małego dzieciątka polega na tym, że przychodzi on do nas jako łagodny. Przychodzi jako ten, który nie wchodzi butami do naszego życia. Fenomen małego dzieciątka polega na tym, że nie można obojętnie przejść obok dzieciątka, którym jest Chrystus. Przecież Chrystus jako płaczące dziecię jest dla nas znakiem, szczególnym znakiem, wobec którego nie możemy przejść obojętnie. Kiedyś było takie doświadczenie w jednym ze Stanów, jak to pewien mężczyzna, będąc bardzo biedny, bo przecież wiemy, że i takie były chwile dla niektórych w Stanach Zjednoczonych, pewien mężczyzna pozostał sam z dzieckiem, żona mu bardzo szybko umarła i z racji, że był biedny, to oczywiście wyposażenie jego domu nie było zbyt zacne. I tak gdy spojrzał na to małe dzieciątko, które przebywało w miejscu, które nie do końca było czyste, zadbane, tak sobie pomyślał,
muszę coś z tym zrobić. Zabrał się za sprzątanie. Potem, gdy sąsiedzi go nawiedzili, popatrzyli, jak ten mężczyzna sobie dobrze radzi. Skoro on sobie tak dobrze radzi, to my musimy mu pomóc w tej trudnej sytuacji. Musimy sprawić, że to jego domostwo będzie wyglądało inaczej. Sąsiedzi, patrząc na ten dom, który się zupełnie odmienił, tak sobie pomyśleli, przecież to nie może być tak, że tam jest tak czysto i ładnie, a nasze domostwo jest gorsze. Też weźmy się za pracę. I tak oto rzeczywistość małego dziecka zmieniła zupełnie oblicze tej miejscowości w danym stanie. Rzeczywistość małego dziecka zmieniła zupełnie sposób myślenia. Chrystus, gdy dzisiaj do nas przychodzi po raz kolejny, bo może ktoś z nas po raz 10 celebruje uroczystość Bożego Narodzenia, po raz 20, 50, może i nawet i więcej. Chrystus przychodzi znowu z tym samym przesłaniem. Jest to znak małego dziecięcia. Małe dzieciątko chce nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha. Przychodzi do nas po to, abyśmy my odmienili swoje życie, abyśmy my skorzystali z tego zaproszenia. I zobaczmy, gdy spoglądamy na małe dzieciątko, na dzieciątko Jezus, to tak naprawdę niczym w lustrze widzimy, kim my tak naprawdę jesteśmy. Jeszcze raz się powtórzę. Chrystus nie wchodzi butami do naszego życia. Chrystus nam się nie narzuca. Z drugiej strony nie możemy przejść obojętnie obok tego małego dzieciątka. Niech ten szczególny czas, który dzisiaj przeżywamy, który dzisiaj doświadczamy, niech będzie dla nas wszystkich okazją do tego, aby rzeczywiście Chrystus stał się kimś, wokół którego będziemy budować nasze życie. By stał się kimś, który sprawi, że te okoliczności i te pewne elementy związane wokół całego naszego życia będą podporządkowane Jemu. Bo rzeczywiście, gdy On jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu i świat wówczas się zmienia. I nawet ta inność, której teraz doświadczamy, nie będzie innością, która nas oddala od Boga, ale będzie innością, która nas przybliża do Boga. Amen. Powstańmy i na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy podczas wyznania wiary. Przyklękniemy dzisiaj. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Panu Jezusowi, który rodzi się w tę świętą noc, przedstawmy z ufnością nasze wspólne prośby za Kościół Święty, aby opromieniony światłem Emmanuela niósł światu orędzie zbawienia. Ciebie prosimy za rodziny w naszej ojczyźnie i na emigracji, aby pozostały wierne wierze ojców i zachowały polską tradycję
i obyczaje. Ciebie prosimy. Najlepszy nasz Ojcze, prosimy Cię gorąco, aby ustała epidemia. Ciebie prosimy. Módlmy się za parafian, za wszystkich gości, prosząc o łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwa dla zmarłych, o łaskę nieba. Ciebie prosimy. W intencji wszystkich naszych dobroczyńców prośmy, aby najlepszy Ojciec w niebie im błogosławił. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy uczestnicząc w tej pasterce, doświadczali jeszcze bardziej Bożej obecności i utwierdzali naszą wiarę. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty narodziłeś się jako dziecko, bo nie chciałeś onieśmielać nas swoją wielkością. Racz wysłuchać naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia
z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasz
powszedniego daje nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu przy narodzeniu Twoim aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przymierzenie.
Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na sekundkę. Drodzy parafianie, drodzy goście, ci wszyscy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, święta Bożego Narodzenia, to jest też dobra okazja, by życzyć sobie tego, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejsza dla nas jest bliskość z Bogiem. Wiemy, że żyjemy w doczesności, więc chciałbym też życzyć przede wszystkim zdrowia wszystkim parafianom, gościom, tym, którzy łączą się za pośrednictwem internetu. Niech Boża Dziecina wyjedna nam tę właśnie łaskę, abyśmy wszyscy mogli wiernie służyć Bogu i ludziom. Bardzo serdecznie też chciałbym podziękować w kontekście tych świąt i całego przygotowania przede wszystkim dzieciom, które bardzo ładnie uczestniczyły w ramach adwentowych postanowień, w ramach RORAD. Dziękuję tym wszystkim dorosłym, którzy uczestniczyli. Chciałbym też podziękować za wszelkie spowiedzi pomimo trudnego czasu. Wiemy, że ten dostęp do spowiedzi jest codziennie u nas, aczkolwiek nie było w tym roku tej spowiedzi przy udziale większej ilości kapłanów, więc tym bardziej dziękuję wszystkim tym, którzy skorzystali z tego wielkiego daru. Dziękuję też za przygotowanie tej świątyni na święta. Dzisiaj jeszcze msze święte o godzinie 9 i o godzinie 12. W drugie święto będą msze święte również o godzinie 9, godzinie 12. W tym dniu pragniemy wspomóc Katolicki Uniwersytet Lubelski świętego Jana Pawła II, składając ofiarę do puszek. Tak jak już wspominałem, od 27 rozpoczynamy nasze kolędowanie. To kolędowanie będzie miało wymiar, tak jak już mówiłem, nieco inny. Będziemy gromadzili się, jeśli chodzi o poszczególne trasy kolędowe, tutaj na mszy świętej, gdzie będzie spraszane to Boże błogosławieństwo. Dokonam również i poświęcenia wody, którą będziemy mogli zabrać do naszych domów, które będą właśnie pokropione nasze domostwa. Plan tych kolęd jest, żeby nie przedłużać. Na stronie internetowej jest również i w gablocie, i na gablocie ogłoszeń. Tam możemy zapoznać się z poszczególnymi dniami kolędowymi. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i za obecność. Dziękuję tutaj
przede wszystkim Panu Janowi Dux za przeprowadzenie dzisiejszej transmisji. Widzę, że to jest wszystko w sposób profesjonalny, kamery. Normalnie ja się czuję jak w telewizji dzisiaj, więc cieszę się, że słucha jest na takim ładnym poziomie i tak to jest ładnie wszystko tutaj organizowane. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich